Witam serdecznie, drogie wagi, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie dla Was przygotowały na ten tydzień. Zobaczmy, co dla wag. Co niesie los wagom. Znudzenie czymś, wiadomości. Wierzę do góry nogami, drogie moje wagi, czyli coś odchodzi. Czyli coś, o czym myślałyście, odchodzi, kujecie swój los na nowo, przychodzi jakiś kielich i do jakiejś wiadomości. I do wiadomości, ale tak, nie ma odejścia, nie ma rozejścia, jakiś nowy romans, czyli coś tam macie na horyzoncie. Część z Was ma coś na horyzoncie, coś nowego, coś fajnego, tworzenie siebie, całkiem nieźle, zwycięstwo, w chorobach zwycięstwo, czemuś się poddacie. Czemuś się poddacie, słuchajcie, z cesarzowa i kapłan, czyli o czym to w ogóle, słuchajcie, mowa. Bardzo piękne energie, moje drogie wagi, dla Was, czyli tak, coś Was nudzi, potrzeba wiadomości, potrzeba ruchu, potrzeba zdarzeń, jakichś tam zdarzeń, boicie się, że coś stracicie, że wyjdzie, coś wyjdzie na światło dzienne, nie wychodzi, nie ma tej wieży, kujecie siebie, czyli los się zwrócił, moje drogie wagi, na korzyść, tak naprawdę idzie na korzyść dla Was, idzie kielich, czyli idzie dobra energia, tak naprawdę dobre wiadomości związane z uczuciami, czyli te, które mają ochotę na jakiś romansik, na wejście w coś nowego, nie ma straty, wręcz bym powiedziała, że jest jedna osóbka do kolekcji więcej, bo mamy tutaj słoneczko, czyli słoneczko w emocjach, w uczuciach ogólnie, w emocjach, w sprawach takich natury emocjonalnej Wam bardzo ładnie przyświeca, drogie wagi. Jeżeli chodzi, jest też coś takiego, że tak stabilizacji nie brakuje, dostajecie jakąś pracę, czy przychodzi jakaś praca, przychodzi praca, nie ma straty, nie ma tej straty, czyli tak naprawdę coś, na co czekałyście bardzo długo, do Was przychodzi. Przychodzi i coś takiego, co daje Wam satysfakcję, może nie pełne spełnienie, ale daje taką przyziemność, jesteście w tym zwycięzcami. I tak naprawdę są osoby, są zdarzenia, ogólnie bym powiedziała, że tak naprawdę góra nad Wami czuwa, pięknie się w tym tygodniu obmywacie, wchodzicie w energię cesarzowej, nie wiecie, że będziecie się bardzo, bardzo dobrze czuły, czy ze sobą, czy z nową osóbką, odkrywacie się, budzicie się tak naprawdę do życia, mamy słoneczkę i cesarzową, jest też i kapłan, tak, kapłan mówi o tym, że w tym tygodniu przyjdzie Wam się poddać jakimś wyrokom, no coś tam się, jeżeli te, które były pogniewane, to się godzą, coś przychodzi, słuchajcie, coś przychodzi ze świata, ale przychodzi ze świata z piękną, słuchajcie, energią, nie ma tutaj złości, nie ma nienawiści, nie ma nic złego, po prostu to sobie przychodzi, przychodzi, stabilizacja jest dalej zachowana i tak naprawdę jest spisywanie swojego losu w tym tygodniu, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, drogie wagi. Jeżeli chodzi o zdrówko, to zwyciężacie, coś pokonałyście, czegoś się bałyście, że stracicie, słuchajcie, myślę, że chodziło tutaj, są to płuca, są to kolana i są to stopy, mogą być ręce też, ale tak naprawdę pięknie sobie z tym wszystkim radzicie, dajecie bardzo ładnie sobie z tym radę, jedyne co, to słuchajcie, odpuśćcie emocje względem innych ludzi, bo zostaniecie, drogie wagi, ukarane. Ukarane, jeżeli jest to trygon ziemski, jest silniejszy od Was, musicie troszeczkę uważać na to, bo tutaj jest, powiedziałabym, że nawet trygon ziemski pięknie kuje swój los, idzie, trygon ziemski wychodzi z kielichem, Wy wychodzicie ze znudzeniem tak naprawdę i przy Was stoi ta wieża, tak więc jeżeli odnosicie się do trygonu ziemskiego, moje drogie, to po prostu uwaga, bo trygon ziemski jest to tak jakby mocniejszy od Was, tak? W trygonie ziemskim jest stabilizacja, a Wam tej stabilizacji wewnątrz energetycznie tak jakby brakowało odrobinkę, to z tym trygonem nie zadzieramy w tym tygodniu. Jeżeli chodzi tutaj też o ochronę, tak, to tak bym powiedziała, że coś prawnego, coś duchownego będzie, duchowego, czyli ta ochrona nad Wami jest, to tak jakby był taki otoczony, tak nad Wami, tak żebyście mogły się stworzyć na nowo w czymś, czy jest to praca, czy jest to związek, czy są to relacje międzyludzkie, słuchajcie, bo to jest tak jakbyście natworzyły bałaganu, nagrzebały się gdzieś tam, coś tam pobałaganiły, słuchajcie, straciły, tak naprawdę, drogie wagi, to tak jakbyście straciły
słuchajcie, sens. Stały się mechaniczne, o tak bym powiedziała, stały się mechaniczne, zatraciły same siebie w czymś, nie wiem, czy w pracy, czy w dążeniu, czy szukaniu stabilizacji, czy szukaniu siebie, swojej drogi tak naprawdę. I tu w tym tygodniu, słuchajcie, no może nie mówię, że guru, tak, ale jest jakaś energia, która tworzy, która was otacza, piękna, która ma nad nami, nad wami tak naprawdę roztacza takie... No jest tak piękna ochrona, to jest coś takiego energetycznego, czy jest to osoba tak naprawdę, może być osoba, może być osoba, może być to lekarz, może być ogólnie osoba prawna też, tak, ale roztacza nad wami opiekę, nic się z wami nie dzieje, nawet wręcz bym powiedziała, że pięknie się w tym tygodniu odkrywacie się, moje drogie wagi, na nowo. W zdrówku zwycięstwo, pokonanie, słuchajcie, demonów, pokonanie demonów zdrowotnych, tak naprawdę, jeżeli coś tam, jeżeli bolało, słuchajcie, jeżeli bolało ramię, jeżeli bolało łokieć, jeżeli bolało kolanko i jeżeli gdzieś tam głowa była, bo chodzi mi tu w szczególności o głowę, głowa, czyli emocje, ponieważ mamy ten wieniec ze znakiem tego, czyli nasza energetyka, tak, pełna energetyka zrobiła się mechaniczna, a jak jest mechaniczna, to znakiem tego, że jest zaburzona i w tym tygodniu po prostu coś, ktoś sprawia, że wracacie, słuchajcie, do równowagi, wracacie do stabilizacji i spisujecie siebie, moje drogie wagi, na nowo. Nic złego się nie wydarza, przecudne energie, bym powiedziała, coś was nudzi, czy jakaś dziedzina was nudzi tak naprawdę, że sięgacie po coś nowego, ale już jesteście nauczone, że pewnych rzeczy robić nie wolno, kujecie się, idziecie, przychodzi do niektórych wag, przychodzi, słuchajcie, kielich może przyjść koziorożec jak przyjdzie do wagi, słuchajcie, to będzie się działo, stworzy, być może przyjdzie z kielichem miłości, być może przyjdzie z kielichem już, jeżeli jesteście ze sobą blisko, jesteście ze sobą, słuchajcie, to może paść słowo, czy wyjdziesz za mnie, czy będziesz ze mną, czy stworzymy parę, czy zamieszkamy razem, tak, albo propozycja współpracy, bardzo dobra propozycja współpracy, jeżeli idzie od koziorożca, to będziecie się tworzyć, moje drogie wagi, na nowo tak naprawdę w tym tygodniu. Cóż tu jeszcze dla was? Moi drodzy, energie są łagodne, coś was znudzi, coś, co do tej pory robiłyście, stwierdzicie, że tak naprawdę nie ma sensu, ruszycie po coś nowego, tak? Ruszycie po coś nowego, bo wiecie, że pewne rzeczy przynoszą straty, pewne rzeczy wracają, przynoszą straty. Pójdziecie po coś nowego, otworzycie się na nowo i będziecie spisywały pięknie swój los. Macie energetykę, słuchajcie, przecudowną, czyli jest to na kole życia, drogie wagi, czyli to, co się działo, co było niepozytywne, mamy tutaj to, co działo się niepozytywne, to tak naprawdę idzie już w dobrym kierunku, z tego względu, że jedyną opcją taką, a w centrum mamy, słuchajcie, w centrum czytania, w centrum energii mamy wieżę do góry nogami, czyli coś odchodzi, coś nie przychodzi do was, czyli jesteście tak naprawdę będziecie nastawione bardzo pozytywnie, coś odrzucicie, tak, przede wszystkim coś odrzucicie od siebie negatywnego, czy ludzi negatywnych, czy zdarzenia negatywne, czy być może pracę, być może coś postanowicie robić na własny rachunek, bo tu jest kłucie samego siebie, coś, co było w parach, nie przynosiło tak naprawdę pieniążka, tylko było takie smutne kłucie swojego losu, ale ogólnie, jeżeli chodzi o zdrówko, jesteście zwycięzcami, coś przychodzi, coś się ładzi, coś zaczyna, energia wraca, energia do was wraca, tworzycie się pięknie, będą tutaj u wielu wag, będą deklaracje, być może spotkanie wspaniałej osoby, która jasno i wyraźnie mówi, że ja chcę cię na całe życie, ja nie chcę ciebie na chwilkę, bo mi jest tam, jak to się mówi, na chwilkę to można mieć dużo i zawsze, tak, czy to z jednej strony, czy z drugiej, ale można mieć tego dużo. Także, moje drogie wagi, piękny tydzień i to jest na kole życia, bo mamy tak w główce, czyli mamy od wschodu mamy słoneczko, od południa mamy papieża i mamy cesarzową tak naprawdę. No i kończymy, słuchajcie, gierkiem denarów, czyli tworzymy siebie na nowo i na północy mamy namrożących, gdzie jest miejsce najbardziej zamrożone, mamy szóstkę buław, czyli jesteśmy zwycięzcami. Nic ująć, nic dodać, nie mam tutaj co więcej czytać. Także z czegoś wychodzicie z jakiegoś bałaganu. Jedyne co, nie pokonacie trygonu, kogoś z trygonu, słuchajcie, z kogoś z trygonu ziemskiego nie pokonacie, jest to dużo, dużo silniejszy, dużo więcej może, dużo więcej potrafi, dużo więcej może, więc nawet nie próbujcie, bo dostaniecie po nosie. I tak to wygląda. A ogólnie
idzie ten kielich, przede wszystkim idzie coś nowego do Was. Jeżeli byłyście znudzone w związkach czy w relacjach damsko-męskich, to przychodzi do Was koziorożec. W szczególności tak mi się wydaje, może przyjść też, no też trygon wodny może przyjść, ale powiedziałabym, że bardziej by przyszedł koziorożec. Nie mam tutaj znaków, słuchajcie, nie mam znaków powietrznych, nie mam znaków powietrznych. Nie zapisują mi się także troszeczkę energetycznie wyszłyście ze swojej energii, ale to bardzo dobrze, bo widocznie to Wam na ten tydzień, drogie wagi, było bardzo, bardzo potrzebne. Tyleż dla Was. Pozdrawiam serdecznie, buziaki, i do kolejnego czytania. Hej!